Witam Państwa ponownie. Program Dzień z Republiką i jest z nami już kolejny gość, redaktor Leon Pińczak, telewizja Bielsat. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam również Państwa. Nazwisko redaktora Andrzeja Poczobuta znów pojawiło się w serwisach informacyjnych, w komentarzach dotyczących Białorusi i reżimu białoruskiego. Przypomnijmy w dwóch słowach, dlaczego znów jest głośno o Andrzeju Poczobucie. No to właśnie dlatego, że na początku 2023 roku, kilka dni temu, rozpoczął się proces Andrzeja Poczobuta, czyli więzionego działacza Związku Polaków na Białorusi. Jest przytrzymywany od 2021 roku i reżim oskarża go o rehabilitację nazizmu, bodajże też organizowanie protestów. W każdym razie... I podżeganie do nienawiści też jest wśród zarzutów, zarzut podżegania do nienawiści. Znaczy, ja bym nie przywiązywał konkretnej uwagi do tego, jakie to są artykuły kodeksu karnego białoruskiego, bo to tak naprawdę nie jest ważne. Ważne jest to, że ci ludzie, ci przetrzymywani dziennikarze i działacze są wykorzystywani jako pewna karta w rozmowach politycznych, a przynajmniej były wykorzystywani jeszcze przed 24 lutego, bo ta wojna też wszystko odmieniła. No, dzisiaj jest oskarżany, stoi przed sądem, prawdopodobnie zostanie też skazany. Polskie MSZ również zaprotestował przeciwko początkowi procesu, zresztą też większość unijnych instytucji to zrobiła. Warszawa jednak przyznała, że te narzędzia są w tym momencie niestety ograniczone. Znaczy, no, Polska nie jest w stanie w żaden sposób właściwie pomóc tym ludziom oskarżonym przez białoruski reżim i to się przyznaje na najwyższym szczeblu. No tak jak polskie władze zaznaczają, zgodnie zresztą ze stanem faktycznym, Andrzej Poczobut jest obywatelem Białorusi, chociaż o polskich korzeniach. Niemniej no, Polska nie jest w stanie w żaden sposób dyplomatycznie, prawnie tutaj działać. Mówi pan o tym, że spodziewa się skazania przynajmniej z części tych stawianych mu zarzutów. Czy to oznacza, że system sądownictwa białoruskiego jest całkowicie poddany władzy Łukaszenki, że jest to jedna wielka fikcja, czy też zdarzają się jakieś zaskakujące postawy sędziów, coś, co nie idzie zgodnie z wytycznymi władzy? Takie postawy się nie zdarzają i to wiemy nie od dziś. Właściwie od momentu, w którym Łukaszenka zuzurpował władzę na Białorusi, system sądowniczy przestał mieć jakiekolwiek załążki niezależności. No, ponadto wszystko się nasiliło po protestach sierpniowych w 2020 roku, kiedy to Łukaszenka ponownie sfałszował wyniki wyborcze, co zmusiło Białorusinów do wyjścia na ulicę. No, od tego czasu represje osiągnęły po prostu kosmiczny poziom. Teraz w styczniu 2023 roku widzimy pewne nasilanie tych protestów. Dzisiaj dostaliśmy informację, że na Białorusi ruszyły kolejne co najmniej 3 procesy więźniów politycznych, a ta liczba z kolei na Białorusi dzisiaj wynosi 1440 i to jest taki pewny minimum uznawany przez obrońców praw człowieka białoruskich. Zresztą w więzieniu też, jak dobrze pamiętamy, przebywa Aleś Białacki, czyli twórca Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna, który dostał Nobla w grudniu ostatniego roku, więc nawet jakiekolwiek symbole międzynarodowe, a Nobel niewątpliwie jest takim symbolem, w żaden sposób nie wpływa ani na Łukaszenkę, ani na podległy mu całkowicie system sądowniczy. W tej narracji, jaką Łukaszenka prowadzi, zwłaszcza po 24 lutego, ale te wątki pojawiały się już wcześniej, już w roku 20, coś, co nazwałbym kartą polską, odgrywa dość ważną rolę. Polska jest przedstawiana jako wróg Białorusi, jako siła zewnętrzna, forpoczta NATO, która chciałaby zająć Białoruś, albo przynajmniej część, no Grodno tutaj jest wymieniane co jakiś czas, jako taki łakomy kąsek, na który sobie Polska ostrzy zęby. I w związku z tym Polacy mieszkający na Białorusi, obywatele białoruscy polskiego pochodzenia, których trochę jest i którzy działają aktywnie,
w różnych strukturach opozycyjnych, też często są wymieniani przez Łukaszenkę, przez jego służby jako ta piąta kolumna. Jaka jest w tej chwili kondycja Polaków na Białorusi i jak ta karta polska jest przez Łukaszenkę rozgrywana? Dokładnie, ja bym zaczął od tego drugiego pytania, dlatego że wszyscy ci zatrzymywani ludzie, w tym nie tylko Polacy, ale również po prostu przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego białoruskiego, są wykorzystywani jako pewne narzędzie do osiągania pewnych rezultatów w polityce zagranicznej. Jeśli to się udawało przed 24 lutego, no to obecnie jest to absolutnie niemożliwe, a to z tego względu, że ciężko dzisiaj sobie wyobrazić jakąkolwiek niezależność polityczną, przede wszystkim Mińska, od Moskwy w momencie, w którym na Białorusi stacjonują wojska rosyjskie. Co zaś dotyczy tej narracji, o której pan redaktor wspomniał, czyli o tym, że Polska jest przedstawiana na Białorusi jako ruch, tak, rzeczywiście tak jest, zresztą ten przekaz jest ukierunkowany przede wszystkim na wewnętrzne potrzeby, to znaczy Łukaszenka musi szukać takich pewnych motywów, które by legitymizowały jego władzę. I oczywiście obsadzanie się wrogami od każdej strony, czyli tworzenie takiego pewnego schematu obężonej twierdzy, jak najbardziej utwardza jego władzę, a to przecież tylko i wyłącznie na tym mu zależy, żeby przy tej władzy pozostać. Oczywiście pojawia się też wątek Ukrainy, opowiadywano o to od 15 miesięcy, czy Białoruś wejdzie do tej wojny, czy nie wejdzie, ale to już jest odrębna kwestia. Co też dotyczy Polaków w dzisiejszej Białorusi, no polskie MSZ jeszcze od dawna odradza jakichkolwiek podróży na Białoruś, chociaż Mińsk coraz chętniej, właściwie zdarzają się przypadki, kiedy zachęcam Polaków, czy to Łotyszy, Litwinów, przepraszam, do odwiedzania Białorusi. No, wszyscy pamiętamy tą słynną anegdotkę Łukaszenki o soli i kaszy, także że kolejki... No ale to też jest komunikat przecież kierowany na potrzeby wewnętrzne, tak? Bo jest tak absurdalny, że wszędzie na zewnątrz, poza Białorusią, może wywołać co najwyżej uśmiech politowania. Dosłownie, tak, dokładnie tak jest. No, wszyscy w Europie widzą, jaka jest Białoruś, jaka jest Rosja, tylko ta narracja wychodząca no, niby na zewnątrz no, nie wywołuje nic oprócz śmiechu i uśmiechu przede wszystkim. Tyle, że no, ten uśmiech też nie zawsze jest pozytywny. Powiedział pan o tym, że Łukaszenka buduje takie wrażenie wrogów z każdej strony. Ja bym tą myśl trochę rozwinął, bo oprócz tego, że no, przedstawiana jest Polska i w ogóle NATO jako wróg Białorusi, to pojawiają się od pewnego czasu w naszej polskiej prasie takie analizy, czy też dociekania, hipotezy, że Łukaszenka może się nawet bardziej obawiać wroga ze wschodu. I ponoć nie do końca ufa nawet swoim własnym służbom specjalnym, KGB, państwowemu KGB białoruskiemu, i miał tworzyć jakąś prywatną grupę ochroniarską, która miałaby być zależna już tylko od niego. Jak właśnie wygląda pozycja Łukaszenki wobec wojny toczonej przez Rosję i te jego strachy, czy są uzasadnione? Czy może przyjść taki dzień, gdy władze na Kremlu uznają go na przykład za niepotrzebnego i sfingują jakiś zamach, jakąś akcję terrorystyczną? Jak to wszystko wygląda? Czy pozycja Łukaszenki po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę rzeczywiście osłabła? To znaczy, jeśli wcześniej, przed początkiem wojny, próbował jeszcze jakkolwiek manewrować między Kremlem a szeroko pojętą Europą, no to po rozpoczęciu wojny, czyli też po tym, jak udostępnił terytorium Białorusi do Rosjanom, żeby ci uderzyli na północnym kierunku, na północnej Ukrainie, ta pozycja zdecydowanie osłabła. To znaczy jakiekolwiek kontakty z Zachodem właściwie przestały odgrywać jakąkolwiek ważniejszą rolę. Do tego przecież też zmarł białoruski minister spraw zagranicznych Makiej, który był takim orędownikiem Łukaszenki na Zachodzie i próbował prowadzić tą politykę manewrowania. Odnosząc się do
właśnie tej koncepcji, że Łukaszenka tworzy tych wrogów, a przynajmniej medialnie czy tam retorycznie. Rzeczywiście istnieje taki pogląd, że on to robi tylko i wyłącznie do tego, żeby nie wchodzić do ukraińskiej wojny na Ukrainie, pokazując Putinowi, że no proszę zobaczyć, tutaj wszędzie mam wrogów, dlatego wszędzie muszę mieć rozmieszczone wojska. Jeśli je wyślę na Ukrainę, no to NATO po prostu wejdzie i zabierze mi całą Białoruś. Tak? Więc ten pogląd no, jakieś uzasadnienie ma i rzeczywiście Łukaszenka nie chce wchodzić do tej wojny. I to nie dlatego, że wierzy w jakiekolwiek zagrożenie ze strony NATO, tylko dlatego, że zależy mu na zachowaniu własnej władzy i właściwie stworzeniu pewnej monarchii nawet takiej średniowiecznej, czyli usadzeniu później na tym krzesłeczku swojego młodszego syna. Także Łukaszenka wciąż będzie się opierał przy jakichkolwiek inicjatywach z Kremla dotyczących wejścia do wojny. Natomiast no, czy Kreml będzie w stanie po roku wojny jednak przyłamać Łukaszenkę? No, nie jestem pewien, jednak w warunkach wojny nie możemy wykluczać również takich scenariuszy. Otrzymujemy różne informacje ze źródeł otwartych o tym, że Rosjanie wprawdzie przerzucają pewne siły, w tym także świeżo zmobilizowanych ludzi na Białoruś, ale póki co nie tworzą jeszcze jakichś dużych formacji uderzeniowych, które miałyby za zadanie wedrzeć się od północy na teren Ukrainy. Wiele wskazuje na to, że traktują Białoruś jako wielki poligon, miejsce ćwiczeń i zgrywania pododdziałów, które potem wracają ponownie gdzieś tam w rejon Kurska czy Białgorodu. Czy ma pan jakieś może inne informacje, które by potwierdziły bądź zaprzeczyły temu, że na razie nie widać, żeby Rosjanie próbowali tworzyć jakieś wielkie zgrupowanie uderzeniowe na samej Białorusi? Tak rzeczywiście wynika z informacji, które przekazują przede wszystkim ukraińskie służby i tu mam przede wszystkim na myśli oczywiście wojsko. Jeśli chodzi o niezależne białoruskie pewne portale, czy też przede wszystkim kanały na Telegramie, to rzeczywiście potwierdzają, że na Białorusi coś się dzieje. To znaczy wojska rosyjskie przybywają, ale też wyjeżdżają z Białorusi. No, pragnę przypomnieć, że 24 lutego ugrupowanie rosyjskie na Białorusi liczyło ponad 40 tysięcy żołnierzy i wszyscy pamiętamy, jak ta ofensywa na Kijów się skończyła. W tym momencie ta kwota nie przekracza 15 tysięcy żołnierzy, a po 11 miesiącach wojny możemy być pewni tego, że ukraińskie wojsko jest przygotowane do odparcia jakiegokolwiek ataku ze strony Białorusi. Dlatego to zagrożenie istnieje. Jak już powiedziałem, nie możemy wykluczyć, że do tego dojdzie. Natomiast w tym momencie rzeczywiście możemy zaufać ukraińskiemu wojsku przede wszystkim, wiedząc, że tych wojsk w tym momencie nie ma, ani też nie są wystarczająco gotowi do tego, żeby przekraczać granicę państwową z Ukrainą. Rola formacji białoruskich w tych, które walczą po stronie Ukrainy, odpierając rosyjską napaść w przyszłej polityce, a może już nie tak bardzo przyszłej, może już teraźniejszej, samej Białorusi. Bardzo często w propagandzie rosyjskiej, nie wiem jak to wygląda w propagandzie białoruskiej, ale Pułk Kalinowskiego i inne formacje, bo pamiętajmy, że to nie jest jedyna formacja białoruska walcząca przeciw Rosji, one są oskarżane o to, że są to grupy dywersantów przygotowywane, by rozpętać na Białorusi wojnę domową. Takie pojawiają się określenia. Co więcej, Polska, no, która to też nie jest żadna tajemnica, że wielu Polaków jest zaangażowanych we wspieranie choćby Pułku Kalinowskiego, że Polska przygotowuje taką dywersję na terenie Białorusi, żeby rękoma tych żołnierzy Pułku Kalinowskiego i innych formacji wywołać wojnę domową na Białorusi. Jakby pan się odniósł do tego rodzaju oskarżeń, do tego rodzaju teorii spiskowych? Znaczy, to jest oczywiście pewna manipulacja informacyjna, która zresztą bardzo dobrze wpisuje się w kontekst rosyjski, który mówi nam o tym, że to NATO chciało przecież napaść Rosję, więc gdybyśmy nie uruchomili tą specjalną operację wojskową tak zwaną, to by NATO zresztą w końcu napadło i byśmy wszyscy tutaj potracili naszą niezależność.
No, ja o tym mówię już od kilku miesięcy, być może nawet już od pół roku, że to przyszłość Białorusi będzie zależna przede wszystkim od żołnierzy, którzy dzisiaj na ukraińskich frontach bronią Ukrainy. Z częścią z nich rozmawiałem jeszcze w marcu, w momencie, w którym przygotowywali się do wysłania na Ukrainę. Wszyscy mówili, że właściwie większość mówiła, że my bronimy Ukrainy nie dlatego, że kochamy Ukrainę, że chcemy połączyć naszą przyszłość z Ukrainą, tylko dlatego, że w momencie, w którym wygramy Rosję na tych frontach, otworzy się kolejny front białoruski i wówczas będziemy wyzwalać Białoruś spod tyranii Łukaszenki. I to jest myśl przewodna, którą ci ludzie się kierują. Więc oczywiście stanowią pewne dość duże, bym powiedział, zagrożenia dla reżimu Łukaszenki jako takiego. Więc ono przede wszystkim informacyjnie, bo na razie innych narzędzi raczej nie ma, chyba że wewnętrznie, no bo zdarzały się też przypadki, jak mieszkania były demolowane niektórych członków rodzin osób walczących na Ukrainie. On informacyjnie próbuje rozgrywać tą kartę, wskazując, że no, tutaj istnieje takie zagrożenia, natomiast fizycznie no, nic z tymi ludźmi zrobić nie może, a przede wszystkim nie może nic zrobić ideologicznie. To znaczy, ci ludzie mają pewną ideę, za którą są gotowi wziąć broń do ręki i o tą ideę walczyć. Łukaszenka nie ma nic do przeciwstawienia takowej części swojego społeczeństwa. Dzisiaj rano dobiegły do nas informacje z Ukrainy o katastrofie śmigłowca, w którym zginęło między innymi kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Toczy się wojna, zawsze w takiej sytuacji pojawiają się pytania o możliwy udział służb specjalnych Rosji, o działanie świadome z premedytacją. Jak pan oceniłby taką właśnie hipotezę o tym, że to jednak było działanie rosyjskie? W czasach wojny nie możemy oczywiście niczego wykluczać, natomiast żadne poszlaki nie wskazują, przynajmniej na razie, z tego, co wynika z informacji ukraińskich, czy to służb bezpieczeństwa Ukrainy, czy innych służb. Nie wynika, by doszło do jakiejkolwiek dywersji rosyjskiej. Właściwie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wysunęła takie trzy hipotezy, które obecnie bada. Jedną z nich jest dywersja, pozostałe dwie raczej techniczna niesprawność samego śmigłowca. Zresztą to nie jest pierwsza katastrofa tego typu śmigłowców, bodajże trzecia w ostatnich kilku latach i od strony technicznej były zgłaszane uwagi do tego typu maszyn. W tym momencie, przynajmniej jak wynika z ostatnich informacji ukraińskich służb, 17 osób nie żyje, w tym 4 dziecka, bo przypomnę, że śmigłowiec spadł obok przedszkola, niestety zabijając po prostu niewinne dzieci. Powtórzę raz jeszcze, nie możemy niczego wykluczać, jednak wydaje mi się, że kierownictwo MSW no, nie jest raczej takim organem ani instytucją mającą jakąś ogromną rolę w dzisiejszej wojnie. No oczywiście likwidacja ministra mogłaby zostać odebrana jako pewna próba destabilizacji ukraińskiej sytuacji politycznej. Jednak w tym momencie raczej nie doszukiwałbym się tutaj jakiejś obcej ręki, przede wszystkim rosyjskiej. No czekamy na oficjalne komunikaty po zakończeniu śledztwa, bo to śledztwo cały czas trwa. Ja dziękuję bardzo panie redaktorze za przyjęcie zaproszenia do naszego programu, za rozmowę. Leon Pińczak z telewizji Bielsat był moim i państwa gościem. Kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję. A w naszym studiu o godzinie 14:00 najważniejsze informacje z kraju i ze świata przedstawi państwu Piotr Kieraga.